Dzień dobry, cześć i czołem, witam was. Bardzo serdecznie, jestem Paweł. Dzisiaj kolejny odcinek z gry GTA Online. Tak jest, wracamy do online, ponieważ była duża aktualizacja, dokładnie wczoraj była ogromna aktualizacja odnośnie GTA, jakieś 1,5 GB. Także słuchajcie, już wam pokrótce pokażę, o co chodzi, co jest nowego. Oczywiście walka zmechanizowana, to jest nowy tryb, dokładnie 7 mapek z nowym trybem, czyli 2 do 4 drużyn skacze na spadochronach w postapokaliptyczną strefę walki jedynie z pistoletami i długą listą zakupów. Ulice są usłane ciężkim uzbrojeniem i bojowymi pojazdami, więc warto wybierać rozsądnie. Tak mniej więcej to się prezentuje. Od 2 do 4 drużyn, czyli maksymalnie 28 graczy. Myślę, że będzie ciekawie. Z pewnością przetestujemy ten tryb, ale niekoniecznie dzisiaj. Może w następnym odcinku, myślę. Na spokojnie. Zaproszę was i wspólnie wszyscy razem przetestujemy ten tryb. I tak będzie chyba najlepiej. Także na pewno wyślę wam zaproszenia i będziemy mogli pograć. Oczywiście wystarczy dołączyć do ekipy. Link na dole w opisie. Tam powinien być zamieszczony. Okej. Słuchajcie. Co nowego? Bo jest więcej rzeczy. Jest więcej rzeczy do kupienia. Oczywiście jak najwięcej do kupienia. Normalna sprawa. Już wam pokazuję. W Legendary Motorsport mamy nowy pojazd, który bardzo łudząco przypomina mi jakiś inny pojazd. Nie pamiętam dokładnie, który to był, ale mam wrażenie, że wszystkie są na jedno kopyto prawie, że. Coś takiego, zobaczcie. Coś takiego nam dodali. Za 2 250 000 wisione. Ładnie przeczytałem, dziękuję. Jakiś w miarę szybki pojazd, tak mi się wydaje przynajmniej. Tym bardziej po stuningowaniu na pewno będzie to jeden chyba z topowych pojazdów, ale oczywiście do przetestowania, do sprawdzenia. Co więcej, to nie wszystko. Dodali oczywiście jeszcze tutaj Southern San Andreas Super Autos. Kolejny samochodzik, troszeczkę tańszy, bo 615 tysięcy Vapida. Taki fajny, klasyczny, dwuosobowy. Taka pszczółka, można powiedzieć. Będę musiał go sprawdzić, bo być może tutaj po statystykach jest w miarę ok. Być może będzie fajnym samochodem taki do przejażdżek. Zobaczymy, chociaż ostatnio kupiłem sobie super auto i myślę, że przy tym aucie powinienem zostać. Tutaj jeżeli chodzi o łodzie, nic nowego. Jeżeli chodzi o Beniego, niestety nic nowego. Ale, no właśnie, czekajcie. No to niestety nie wszystko. Jest znacznie więcej rzeczy. Znaczy niestety, stety właśnie. Zobaczcie, jest Alfa Z1. I tutaj jeszcze dodatkowe dwa pojazdy przemytu, Havok, śmigłowiec i Ultralight, też taki fajny samolocik. Czyli w sumie nowy śmigłowiec, dwa samolociki. Wydaje mi się, że najciekawszym będzie Ultralight. Nie że dlatego, że jest najtańszy, ale jest bardzo nietypowy. Jest pojazdem, którego raczej nie spotyka się w GTA, a teraz będzie prawdopodobnie częstszym widokiem. I ten pojazd oczywiście nie wchodzi w skład Pegasus, Lifestyle, blablabla, i trzeba go w hangarze trzymać. Więc trzeba kupić hangar. Ale zanim kupimy hangar, jeszcze wam pokażę, co możecie jeszcze kupić. Oczywiście ja będę stopniowo pewnikiem gdzieś tam wykupywał i pokazywał. Ale zobaczcie, mamy kolejne 4 samoloty. Te samoloty są już w Warstocku, czyli takie samoloty bardziej bojowe. Mamy samolot tego typu. Czy jest to coś, jakiś ładny opis, bo jeszcze go nie sprawdzałem w sumie. Nie jest opisane. Prawdopodobnie jakieś działka tu ma. Chyba ma jakieś działka, chyba zwykłe działka, podejrzewam. I on kosztuje 2 750 000 pod warunkiem, że właśnie, będziemy posiadać hangar i kończymy 15 kradzieży ładunku lotniczego, bo są, mając hangar, będziemy mogli robić kolejne misje. No właśnie. Jeżeli tego nie zrobicie, kosztuje 3 657 000. Super. Dalej. Mamy oczywiście tutaj samochód ROG. On jest troszkę chyba jeden z najtańszych. Tutaj wystarczy 6 ładunków zrobić, wtedy może mieć 1 200 000, ewentualnie 1 600 000. Samolocik. Nie wiem, czy będzie szybki, trzeba będzie go też przetestować. Taki troszkę bardziej leciwy. Tutaj mamy coś, chyba jakąś rakietę, tak mi się przynajmniej wydaje. To będzie chyba samolot rakieta. Coś tak czuję. Mam nadzieję, że będzie w miarę szybki. Że będzie szybszy od nawet Hydry czy Lasera. Bo w końcu kosztuje 5 milionów niemalże. Ewentualnie 3 600 000, jeżeli zrobimy 18 ładunków. Okej. Okay. Będziemy robili te ładunki jak najbardziej. I wtedy będę stopniowo sobie kupował te samoloty. Mam taką cichą nadzieję, że mi się uda. Bo jednak to jest sporo pieniędzy. Dalej, jest Tula. To jest samolocik, który tutaj na zdjęciach wygląda genialnie, bo jest na wodzie.
ma podniesione, powiedzmy, to skrzydło, jest na wodzie, czyli wychodzi na to, że on może lądować na wodzie, może pływać częściowo i może je latać, tak? Przynajmniej to sugerują te zdjęcia. Jak w rzeczywistości jest, zaraz zobaczymy, czekajcie, czterosilnikowy potwór z układem pionowego startu, czyli można startować tak jak hydron i lądowania również, i może lądować na wodzie. I ma miejsce na wieżyczki i łuk bombowy. O, proszę bardzo. Czyli najlepiej, najbardziej wypasiony pojazd za 5 milionów, ewentualnie 3 miliony 900, jak wykonacie 21 kradzieży ładunku lotniczego. Będziemy musieli pokombinować, faktycznie porobić, ale żeby robić znowu te kradzieże, musimy kupić sobie najpierw odpowiednie miejsce do tego. Oczywiście były siedziby, siedzibę już mam, bunkry, bunkier już mam, ale nie, muszę teraz kupić hangar. I teraz są różne hangary, słuchajcie, są dokładnie 3... 4, 5, tak? 5 hangarów jest dokładnie, z czego 3 są bezpośrednio w Fort Zancudo, czyli tam, gdzie jest baza wojskowa, ewentualnie 2 na tutaj bliżej miasta, na głównym lotnisku. I nie wiem do końca, dlaczego te w Forcie Zancudo kosztują po 3 miliony 250 tysięcy, inny za 2 miliony 85 tysięcy i trzeci 2 miliony 650 tysięcy. Teraz zobaczcie, że tutaj zmienia się zdjęcie. I zobaczcie, zapamiętajcie to zdjęcie. Zapamiętajcie sobie, jak wygląda to zdjęcie, jak wygląda w środku ten hangar. Ten za 3 miliony, dokładnie tak samo, nie? 3 miliony 250 tysięcy, tak samo wygląda, no tak. A teraz zobaczmy sobie tutaj 1 200 000. No powiedzmy ten 1 200 000. O, wygląda tak samo. Czyli znowu, że tak powiem, mamy dokładnie tę samą lokację. Będzie wyglądała dokładnie tak samo. Płacimy za lokację, płacimy za to, jak to będzie, że tak powiem, się prezentować. W którym miejscu to będzie dokładnie, o tak, może to ujmę. I powiem wam jedną rzecz. Zastanawiacie się, no Fort Zancudo, fajnie, bo tam jest wojsko i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jest daleka od miasta. Pamiętajcie o tym, że w mieście zawsze jest dużo graczy, którzy lubią przeszkadzać. Bezpośrednio w Forcie Zancudo jest troszkę łatwiej, bo jest odgrodzone i tak dalej, jest łatwiej wystartować. Nie powinno być problemów. W przypadku tutaj głównego lotniska, no tu jest blisko miasta i od razu macie, widzicie, otwarte pole, tysiące graczy i tak dalej. Z pewnością wszyscy wezmą ten najtańszy i będzie tam najwięcej osób. To jest czasami utrudnienie. Ja osobiście postanowiłem, że zaoszczędzę. No jak widzicie, też nie mam takiej dużej ilości gotówki na chwilę obecną. Będę musiał nad tym popracować. Także wezmę na razie ten podstawowy za 1 200 000. I oczywiście to, co zawsze jest w każdej aktualizacji, wszystko można zmodernizować. Zmodernizujmy w takim razie, czyli 1 200 000, za chwilę będę miał 3 miliony z głowy. Można zmienić, zobaczcie, kolorystykę. Może być taka żółta, może być tutaj troszkę bardziej na niebiesko, może być troszkę bardziej na pomarańczowo. Może być fajna podłoga, inna. Czerwona, żółta. Nie wiem, od czego zależy ta cena, że jakiś kolor jest droższy. Najdrożej wychodzi wersja cała biała. Całość w bieli kosztuje 320 tysięcy, to jest moim zdaniem totalnym przegięciem, bo moim zdaniem najdroższy powinien być ten kolor. Ewentualnie ten lub ten. Żółty mi się nie podoba za bardzo. Weźmiemy sobie taki niebieski. Czyli dopłacę 167 tysięcy, żeby mieć tą taką niebieską podłogę. Dobrze, to nie wszystko. Teraz oświetlenie. Może być zwykłe oświetlenie, a może być dodatkowe za 50 tysięcy oświetlenie. No właśnie, bardziej żółte. Ale nie chcę płacić 50 tysięcy za brzydkie żółte oświetlenie, więc zostawmy ten temat. Dajmy wzory podłogi. Proszę bardzo, wzór podłogi też można ustalić, może być taki żółty. Ale możemy dopłacić 95 tysięcy, żeby był taki śmieszny kwadracik. Coś takiego 110, proszę bardzo, 125 tysięcy, 140 tysięcy, 155 tysięcy, 170, 185. I finalnie 200 tysięcy za coś takiego. Zostanę przy standardowej, bo wygląda w miarę ok. No nie wyobrażam sobie, żeby mieć nakreślone na podłodze nie wiadomo ile rzeczy. Umeblowanie biura. To już jest troszeczkę rozsądniejsza sprawa. Standardowe. Dopłacam 200 tysięcy i robi się coś na ścianach, przynajmniej mamy w końcu finalnie jakieś tutaj lampki, ładnie to wygląda. I współczesne. Współczesne 280, tutaj ten, około 100, niecałe 190 tysięcy różnicy, tak? Za to jestem w stanie dopłacić, ale na pewno nie na współczesne
tylko na tradycyjne, które ładnie wygląda. Tak jest. Weźmiemy tradycyjne. Czyli dopłacam 200 tysięcy. Jej. Mieszkanie. No właśnie, możemy rozbudować swój hangar o prywatne mieszkanie i wybrać umeblowanie do sypialni. Czyli można dorzucić, ile to kosztuje? 235 tysięcy. Przy czymś takim, ewentualnie możemy dać współczesne, które kosztuje 375 tysięcy. Ja osobiście mieszkania nie chcę mieć w tym miejscu, bo to ma być... tam mam pracować. Powiedzcie mi wprost, kto z was korzysta z apartamentu, czy korzysta w ogóle z domku? Nikt. Tam się po prostu respimy, chociaż nie zawsze, jeżeli ktoś nie chce. Więc dopłacanie do tego interesu 235 lub prawie 400 tysięcy jest dla mnie bezsensowne. I że tak powiem, no nie chcę tego mieszkania, bo to jest kwestia, tutaj macie wejście, wchodzicie i jest łóżko. No. Bez sensu. Tym bardziej, że ja będę miał bardzo blisko. Ja będę miał bardzo blisko, bo wydam 1 200 000, czyli zaoszczędzę, a z drugiej strony będę miał bardzo blisko miasta. Jako, że mieszkam w Maze Banku, no to będę miał, że tak powiem, rzut beretem. Dalej, jest warsztat. Dodaj miejsce, które umożliwi ci modyfikację statków powietrznych. To jest rzecz, która może być najbardziej istotna i decydująca. I ta rzecz kosztuje 1 150 000, moi drodzy, ale ta rzecz, że tak powiem, to jest rzecz najbardziej istotna, ponieważ jak kupicie sobie jakiś sprzęt, to fajnie byłoby go stuningować. Żeby go stuningować, potrzebujecie warsztat. Czyli te 1 150 000 faktycznie będą się wydać. Czyli 2 712 000 z moich 3 milionów właśnie w tym momencie wydaję po to, żeby mieć odpowiedni hangar. 2 miliony 700, nie jest tak źle. Dobra, bierzemy to. Coś takiego, podsumowując. Bez mieszkania, ale z warsztatem. I z ładnym biurem. To bierzemy. Ok. Ustaw punkt nawigacyjny. To sobie zamkniemy. I słuchajcie, moi drodzy, pójdziemy w takim razie po nasze autko. I zobaczymy sobie, jak to się tam prezentuje. Ile nam zostało w ogóle? 300 tysięcy. Dobra. Muszę sobie troszkę zarobić chyba. Pojedziemy zobaczyć teraz ten hangar, jak on się prezentuje. Także dzisiaj, moi drodzy, oczywiście skupimy się wokół hangaru w dzisiejszym odcinku. Zobaczyliście pokrótce mniej więcej, jakie są nowe rzeczy, nowe przedmioty, nowe statki, nowe pojazdy. I oczywiście, że tak powiem, stopniowo gdzieś tam będę te pojazdy sobie dokupywał i będę je testować. Czekajcie, gdzie jest mój samochód? Ten u góry chyba całkiem stoi, tak? Ten mój główny, ulubiony teraz. O, tu jest najszybsiejszy, najlepsiejszy. Przepraszam, ja z dzieckiem tutaj idę. A jeszcze nie sprzedałem tych pojazdów, widzicie. Jeszcze może troszkę pieniążków odzyskam, bo niektóre pojazdy będę sprzedawał. Nie potrzebuję takiej ilości, wystarczy mi jedno auto. Dobra, czekajcie. O, dobra. Nowe ubrania oczywiście się pojawiły. Ubrania, że tak powiem, tak samo jak w Simsach, mnie nie interesują specjalnie. Dobra, tu jest mój hangar, ja sobie zaznaczę trasę. I słuchajcie, pojedziemy na nasz hangar. Zaraz zobaczymy, jak wygląda hangar za 2 miliony 700 tysięcy. Oczywiście mogliście wydać tym 3,5 miliona. Do tego, powiedzmy, tam pozostałe rzeczy, czyli gdzieś w okolicach, podejrzewam, 5 milionów. Tyle by kosztował najdroższy hangar z maksymalną ilością ulepszeń. Ulepszeń. Tak jest. Nie, moim zdaniem to jest niepotrzebne. Naprawdę. Nie wiem, nie, może się mylę, ale to mieszkanie moim zdaniem było niepotrzebne. Tak samo wydawanie na jakieś farbki na podłogę, które beznadziejnie wyglądają. Znaczy, no dobra, może niektórym się mogą podobać, kwestia gustu, ale mnie się nie podobały, więc... No nie będę 300 czy 400 tysięcy dało za farbę na podłogę. Okej. Okay. Moim zdaniem ten kolor, który wybrałem, powinien kosztować 500 000. Ale kosztował mnie tylko tamte niecałe 200 chyba. Dobra, jedziemy, zaraz zobaczymy, jak to się prezentuje. I w następnym odcinku właśnie, piszcie w razie czego w komentarzach, czym powinienem się zająć w następnym odcinku, ponieważ będę to oczywiście gdzieś tam dzielił. Czy chcecie zobaczyć i wspólnie gdzieś tam nowy tryb sprawdzić tej gry, czyli te mechaniczne walki. Czy być może chcecie, żebym kupił już jakiś pojazd, samolot i go przetestował? Napiszcie na dole w komentarzach. Tymczasem wyjedziemy, zobaczmy jeszcze ten hangar. O jedny. Ja posprzedaję te auta, może trochę pieniędzy odzyskam. To będę w stanie kupić jakiś samolot kolejny albo ten samochód. Chociaż ten samolot, ten super szybki, to jakoś mi się za bardzo nie podoba. Bardziej mi się podoba ten tańszy.
I też nie dlatego, że jest tańszy, ale jest po prostu taki klasyczny. Dobra, zobaczmy. To jest nasz hangarek. Oczywiście wszystkie hangary, obojętnie czy kupujecie za 1 200 000, czy kupujecie za 3,5 miliona, one wszystkie będą miały taką samą pojemność, tyle co widzę. O! Ktoś tu leży. No nie, no, kupiłem hangar i od razu trupy leżą. No bez ja, jakieś trupy. Pan kotów się boi. I zobacz, ten helikopter tu stoi. Ten nowy helikopter tu stoi, taki malutki. Ciekawe, czy mogę nim latać. Dobra. Okej, czyli... Okej. Dobra, ziomek, ja chcę polecieć tym śmigłowcem. A pewnie mi go zabierze i tak. Aha. Mechanik przyszedł. To znowu szef, pan Koty. Dobra, super. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Jest biuro, tak? Okej, mamy biuro. Ładnie wygląda. Dobra, tu są zlecenia. Będziemy te zlecenia mogli sprawdzać za chwilę. Dobra, czyli wszystkie maszyny, jakie można kupić, będzie można tutaj zmieścić, na to wychodzi. Okej. Ciekawy jestem, jak można zmodyfikować te pojazdy. Czy można zrobić jakieś szybsze, czy chodzi o strzelanie? Albo na przykład graffiti jakieś zrobić na ten. Kolory zmienić i tak dalej. To byłoby dobre. Podejrzewam, że jest możliwość. Aha. Okej, samolot mi już zabiera. Stary, otwórz sobie hangar. Zamknięty jest. No i poleciał. Super. Czyli zostałem bez samolotu. Pewnie śmigłowiec też mi zniknie. Ale mam nadzieję, że nie. Nie, jest, są samolociki. Ej, są te samolociki. Zobaczcie, to jest ten samolot. To jest ten śmigłowiec, który można kupić. To jest ten tutaj. Tylko on chyba nie działa. Coś z tymi śmigłami ma nie tak. Ale zabawnie to wygląda. Jest taki malutki.
No nie wiem, nie wiem, pomyślę czego kupić. Pewnie nie mogę wejść. Nie mogę, to jest tylko taka... Fajnie wygląda, nie? Nic więcej. Dobra, zobaczmy co my tu jeszcze mamy. Mamy duży hangar. Tam u góry czy można się dostać? Pewnie tak. Zobaczmy, tu jest warsztat. Co w tym warsztacie? Czy ja mogę jakoś tutaj coś podziałać? Pewnie muszę wejść do samolotu. Dopiero wtedy będę mógł go tuningować. Tutaj nic nie ma, tu nic nie ma. Co tutaj jest? Tu jakieś śmieci. Dobra, wejdźmy na górę. Zobaczmy co u góry. Co tutaj jest? Co to jest, łóżko? A to jest chyba sypialnia. To jest chyba ta sypialnia, którą nie chciałem kupić. Finalnie i tak jest. Tylko, że jakaś taka gorsza. Tu jakieś rzeczy, dobra. Zejdźmy na drugą stronę, tam jest akurat nasz gabinet. I tam będziemy mogli sprawdzić sobie zlecenie, ale to za chwilę, bo ja muszę się przełączyć na tryb online z innymi graczami. O, tu można wejść. Czekajcie. To chyba samolot, który dostajecie, tak? Dobra, dostajemy samolot pierwszy, ale klikamy E i zobaczymy jaka jest możliwość modyfikacji. Bomby. Proszę bardzo, możemy dać bomby wybuchowe. Gdzie to jest? Co to znaczy? Gdzie są te bomby? Nie widać ich. Bez sensu. No dobra. Okej. Wybuchowe, czyli standardowy ładunek wybuchowy detonowany przy trafieniu. 50 sztuk. Aha, podpala się przy trafieniu. Gazowy. Toksyczny dym. I na wiele pocisków się rozpada. Za 120 tysięcy można kupić. Na razie nie będę kupował, bo nie wiem co jest lepsze i czy mi się to przyda w ogóle ten samolot. Podejrzewam, że do tych kradzieży, podejrzewam, że to jest jako pierwszy samolot, który dostajecie i tym samolotem będziecie wykonywać misję. Tak zakładam, ale to sprawdzimy w następnym odcinku, podejrzewam. Zobaczmy jeszcze tutaj, tak, kolory. Można te kolory troszkę pozmieniać. Dajmy może na inny kolor, bo już tutaj sobie zainwestuję w jakieś kolory fajne. Czekajcie, jasny fiolet? Nie. Coś ciekawszego, jakiś fajny kolor taki. Nie wiem, który będzie fajny. O, takie coś? Metalizowany błękit, wygląda jak czarny. Chyba, że po prostu... O! Nie, dobra. Będę się rzucał w oczy. To musi być taki samolot, który nie będzie się rzucał w oczy. Będzie niewidoczny. Czerni. Czysta czerń. Chyba czystą czerń wezmę, moi drodzy. Czerń, weźmiemy czerń. I kolor dodatkowy. To jest ten kolor, też weźmiemy sobie zwykły jakiś, czekajcie, chyba też czarny wezmę. Albo czarną stal. Srebro, o, srebro weźmiemy. Dobra, będzie taki troszkę niewidoczny ten samolocik. Usuń, usuń ten statek powietrzny ze swojego hangaru. No bo chyba nie. Czymś muszę latać. Dobra, wyjdę z warsztatu. Wysiąść ze statku. Dobrze. Ok, czy tak wygląda modyfikacja? Można dać uzbrojenie, można zmienić wygląd. Podejrzewam, że im droższy, im bardziej zróżnicowany sprzęt, tym pewnikiem inne opcje się pojawią. Teraz wejdziemy sobie do gabinetu i zobaczymy, jak to wygląda w gabinecie jeszcze. Ok, tutaj jakoś od tyłu wszedłem. Jakieś dziwne kartoniki. Co to? Mamy telewizor, tak? Mi się wydaje. Telewizorek jest. Pewnie można usiąść pooglądać. Tu mamy alkohole. Który nie mogę się napić. No bez jaj. No po co mi to? Przynajmniej mogli dać możliwość napicia się. Monitoring mamy. Czekaj, zobaczmy na monitoring. To jest kompletnie bezsensowne. Następny kanał. Tutaj też. Po co tutaj mam patrzeć? O, jest pan kotem. Dużo kamer. Ale czy kamery na zewnątrz są? Chyba, że ktoś może mi tu wejść. Ja o tym nie wiem. O, jest na zewnątrz. Jest kamera na zewnątrz. To jest kamera na zewnątrz, jest bardzo istotną kamerą. Jak będziecie chcieli wyjechać, to warto zobaczyć, czy ktoś tam się nie czai na was. Ale wystarczy, żeby był po boku i tak go nie zobaczycie. Coś jeszcze? O, tutaj jest. Dobra, ta kamera jest spoko, bo wiecie, czy możecie wyjść, czy was ktoś nie zabije. Chociaż nie wiem, komu będzie się chciało sprawdzać, czy ktoś tam się czai, czy nie. Dobra, wychodzimy z tego. Oczywiście pewnikiem, żeby zobaczyć, będę musiał być...
Tak, w sesji publicznej. Także dołączam do sesji publicznej, zobaczymy sobie, jak to wygląda tutaj na komputerze. Okej, moi drodzy, zarejestrowałem się jako prezes, jestem w publicznej sesji, zaraz zobaczymy, jak to się prezentuje. Zaśnij się do komputera i zobaczmy, co tam jest. Dobra, korzystaj. Wymagano wyrzetelnienie przez użytkownika. Co? Okej, przygotuj. Co? Przygotowanie działalności? Ziomek, o czym ty do mnie mówisz? Zabierz statek powietrzny Mogul. O rany, przygotowanie działalności. Dobra, moi drodzy, zrobimy dzisiaj pierwsze przygotowanie. To jest przygotowanie działalności, więc musimy tutaj to zrobić. I na razie jestem sam, więc jest bardzo dobrze. Sam jestem? Nie, nie jestem sam. Nie do końca jestem sam. To jest mój śmigłowiec, z którym przyleciałem. Musimy zabrać statek powietrzny Mogul. Dobrze, słuchajcie, chciałem to w następnym odcinku porobić troszeczkę tych zadań związanych właśnie z nowym trybem. Chciałem troszkę się tym zająć, ale zajmiemy się tym już dzisiaj, więc troszkę przedłużę odcinek i okej, dobrze. Żeby to już funkcjonowało w następnym odcinku, no nie? Dokładnie. Co to jest statek powietrzny Mogul? To jest dobre pytanie. Mam 19 minut. Jak daleko jest? Od tego zacznijmy. Chyba coś bardzo daleko, coś czuję. Na szczęście mój śmigłowiec w miarę szybki. Więc myślę, o, jest tutaj! Statek powietrzny Mogul. Tutaj, na środku? No jak? Gdzie on jest? Niby gdzieś tutaj. Niby gdzieś tutaj pode mną znajduje się za... Statek powietrzny Mogul. O rany, faktycznie! Zabierz, ale ukradnij, czy w sensie co? Te ziomki są ze mną, czy nie? To jest dobre pytanie. Chyba nie są. Są na czerwono. To troszkę poprzetrącamy te ludki. Poprzetrącamy im główki poprzetrącam. Dwóch ich było? Ktoś jeszcze? Ej, fajne auto, nie? Przydałoby mi się takie. Czekaj. Nie radzę sobie. Jaki fajny statek, dobra. Bierzemy. Do hangaru dostarczyć, dobrze. Przyjąłem. Sygnał globalny za 25 sekund. Zaraz wszyscy gracze dowiedzą się, że... O. Ej, no haczy mi się, nie? Aha. Czekaj, porozpędzam się. Czy on już leci? Dobra, mogę już lecieć. Jaki super ten statek powietrzny to on nie jest, wam powiem. Okej, teraz wszyscy dowiedzieli się, że ja lecę samolotem. I stwierdzili, dobrze, to może mu wjedziemy teraz. Okej. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach oczywiście, jak uważacie. Według was. W moim przekonaniu chyba najlepiej by było w następnym odcinku porobić tę misję. Podejrzewam, że tam będzie ograniczenie co do misji. Nie będzie można robić dostaw zbyt dużo, więc zrobimy dostawę. Jak zgubić pościg... O Jezu. Muszę zgubić pościg policji. Że przejmiemy ładunki po prostu. I przy okazji będziemy też tuningować i kupować pojazdy. Czyli trochę tego. Tak na przemian, myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Czekajcie, bo tu jest jacht, więc pewnie mnie wysadzi. Bo jak będę blisko jachtu, to mnie pewnie będą chcieli zestrzelić. Dobra. Czy tu policja mnie dogoni? Chyba nie. Spróbujmy tam wylądować. Bo słyszę syreny. Także ostrożnie. Dwie gwiazdki. Dwie gwiazdki, to myślę, że damy radę. Ja się mogę przełączać pomiędzy działkiem i tak dalej, ale... Karabin maszynowy na razie mam. I przy tym zostanę. Tu znowu jakiś jacht. Nie ma co ryzykować, bo mnie zestrzeli. Jestem statkiem uzbrojonym, więc jeżeli ma włączone ubezpieczenie jakieś, zabezpieczenia, to zacznie strzelać. No uciekam tej policji. O, dobrze, uciekłem. Dobra, teraz spróbujemy wylądować, moi drodzy, jakimś cudem. Czekajcie, podwozie najpierw, o. To może być przydatne. Te podwozie, nie?
Dobra. Teraz próbujemy podjechać do naszego hangaru. Musimy dostarczyć statek powietrzny, proszę bardzo. Pewnie się przyda. Pewnie będzie nam służył do naszych misji i zadań najbliższych. Tak czuję. Dobra, jest. Ah, ale bestia. Ok, teraz mam dostęp do działalności przemytniczej. Teraz będziemy przemycać towary. Znaczy, to myślę, że w następnym odcinku jednak, ale teraz zobaczymy. Skoczmy tam na górę, zobaczmy, jak to wygląda, przynajmniej w komputerze, jakie są różnice. Czy można zrobić taniej, lepiej, drożej, dopłacić coś, czy wiecie, różnie bywa. Zobaczmy. Ok, siadaj. Dobrze. Teraz zobaczmy. Ok. Jak to wygląda? Narkotyki, chemikalia, farmaceutyki, surowce zwierzęce, dzieła sztuki i antyki, kosztowności, tytoń, alkohol i podróbki. Ok. Dobra. Ukończone kradzieże. Dobra. Możemy ukraść, możemy sprzedać. Możemy sprzedać. Aha. Czyli w tym momencie już mam jedną sztukę narkotyków, surowców zwierzęcych i tytoniu i alkoholu. Łączna wartość 30 tysięcy. Zakładam, że sprzedać, to znaczy polecieć i dostarczyć towar. Więc będzie trudno. Możemy ukraść konkretne rzeczy. A, możemy sobie wybierać, co chcemy ukraść. Ciekawe, ale wszystko kosztuje tyle samo. Wszystko kosztuje tyle samo, czyli, że tak powiem, kwestia tylko, co nam się bardziej podoba. Klikamy, wybieramy i, że tak powiem, będziemy mogli wówczas zebrać ten towar i później go sprzedać. Ciekawy pomysł. Ciekawe, czy w ogóle to jest opłacalne, czy też nie. Będziemy się to sprawdzić. Na tyle myślę, że dzisiaj już wystarczy. Ja w następnym odcinku spróbuję właśnie, że tak powiem, ukraść troszkę towaru. Zobaczymy, pewnikiem będzie jakaś... Czemu on tyle gada? Ja chcę teraz... ja teraz mówię. No. Jezus Maria, jak przeszkadzają. Słuchajcie, moi drodzy. W następnym odcinku po prostu zrobimy tak, że wybierzemy sobie rodzaj ładunku. Jakiś ładunek będziemy po prostu kradli. Będziemy uzupełniać, a później będziemy go sprzedawać. Zakładam, że... Okej. Zakładam, że... będzie jakieś ograniczenie, czy nie będzie można robić 10 misji pod rząd, tylko trzeba będzie poczekać jakieś 5-10 minut przed kolejną misją. Zobaczymy, może się okaże, że nie, mam nadzieję, że nie. Tutaj widzę informację jeszcze odnośnie tam, gdzie jest moja twarz i wam zasłaniam. Słuchajcie, możemy, widzę, że tutaj różnią się i to znacznie się różnią. W zależności od tego, co będziemy kradli, są różne poziomy trudności. Na to wychodzi. Więc i też informacja, że możemy zatrudnić jakichś kontrahentów, czyli znaczy w sensie możemy do naszej organizacji kogoś wziąć, kto nam pomoże. Ale są różne poziomy trudności, jeżeli chodzi o kradzież. Powinno to być napisane, co jest trudniejsze. Więc będziemy próbowali z różnymi rzeczami. Zobaczymy, jak się kradnie narkotyki, chemikalia i tak dalej. Co jest trudniejsze. Sprawdzimy to. Ale to w następnym odcinku, a na dzisiaj dziękuję. I do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Pa, pa, miłego godzionka. Napiszcie, czy wam się podoba nowa aktualizacja. Mnie na razie tak.